Proszę Państwa, od dawna to już jakby to lubuskie potwierdza powszechny trend światowy i krajowy, że choroby układu serca i naczyń są pierwszą przyczyną zgonu. I tak jest województwo lubuskie. Na to oczywiście składa się wiele przyczyn. Złamanie tego trendu wymaga kilkunastu lat ciężkiej pracy. Jako konsultant tego województwa przede wszystkim, powiem Państwu szczerze, byłem zainteresowany dotychczas i mam nadzieję, będę dalej dbał o wysoką jakość oddziałów kardiologicznych i o sprzęt, który tam jest skumulowany i podstawę tych specjalistów, które mogę Państwu zapewnić, że województwo zielonogórskie mają 4 oddziały wysokospecjalistyczne z kardiologii pełniące 24 godziny dyżur, odpowiada wszelkim standardom naszym krajowym. Proszę bardzo, przepraszam, Lubuskie odpowiada, bardzo przepraszam, dziękuję bardzo za uwagę. To taki nawet odpowiada wszelkim standardom krajowym i jest w pełni profesjonalnie wyposażony. Niedostatki wynikające z działalności tych oddziałów, bo to jest mi najbardziej na sercu, wynikają nie z braku specjalistów czy sprzętu, ale jak Państwo już domyślacie, z kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugi problem, który jest i który tu Państwo uważamy, to jest problem ambulatoryjnej kardiologii demencji. To jest potężne zagadnienie, które wymaga kilka czynników na to wpływa. Pan wojewoda wspomniał o żarach. Jeżeli spojrzycie na Państwo na te trendy, to trendy chorób układu krążenia po raz pierwszy w Polsce drgnęły, idą na dół. Ktoś może paradoksalnie powiedzieć, a w waszym województwie idą w górę. I to jest taki paradoks wynikający z tego, że to województwo jakby najpóźniej wyszło do takiej inwazyjnej diagnostyki specjalistycznej i teraz ta diagnostyka dostarcza chorych, tak? Bo nagle się okazało, że dawniej ludzi 15-20 lat zawalało go w klatce, przewrócił się i zmarł. Teraz ci wszyscy chorzy, którzy mają bóle w klatce piersiowej, trafiają do odpowiedniego klubu. A szczególnie jeszcze, kiedy jest młody. Teraz poznaje mi się, więc proszę Państwa, to się stąd bierze. Wracam do żar, bo wojewoda wspomniał żar. No żar akurat jest najmłodszym, zdaje się, powiatem, który najpóźniej weszło do tej interwencyjnej kardiologii chorób układu krążenia. I żeby w żarach się złamał trend, na to też potrzeba 3-4 lat pracy, żeby wokół tego ośrodka utworzyła się specjalna poliklinika. To nie można zadeklarować, to po prostu kultura diagnostyczna chorób układu krążenia musi wzrosnąć, żeby przełamać ten trend. To jest sytuacja jedna. Druga zaś jest, proszę Państwa, którą dobrze wiemy, wynika również, mówię, z gęstości sieci tych poradni wszystkich rehabilitacyjnych, dostępności do leków, które nie zawsze są oczywiście możliwe do realizowania. No i proszę Państwa, z ogólnego tego, co Pan Dyrektor też mówił, rehabilitacji. Ja chciałem powiedzieć, że jedną rzecz, jeżeli potem będą pytania, to odpowiem. Skończył się rocowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Państwo wiecie, coroczny kongres i na tym kongresie po raz pierwszy przedstawiono dokument koncepcji rehabilitacji kardiologicznej. Przy czym, żeby jasne było, sprawa chcę powiedzieć, że dotychczas rehabilitację utożsamialiśmy z intensywnym wysiłkiem, rodzajem gimnastyki, etc., etc. Teraz się rehabilitację utożsamia z kompleksową pracą nad chorym, to znaczy odpowiednią edukacją tego chorego, kontrolą czynników ryzyka, kontrolą farmakologicznego leczenia i modyfikacjami w zależności od okoliczności. Także ta cała... Oraz konsultacją z dietetykiem. To już nie tylko dietetyk, ale diabetolodzy i cała kompleksowa sytuacja. Nie chodzi już tylko, proszę Państwa, o to, jak umownie nazwijmy to w cudzysłowie gimnastykę czy rehabilitację na rowerze, ale po prostu przejęcie całkowitej kompleksowej kontroli na ten chorym i raczej idziemy w kierunku takich centrum profilaktycznych, żeby stworzyć, ale to jest przyszłość. Na razie, powiedzmy sobie szczerze, takich centrum sprawiedliwego zadania nie ma nigdzie, nie tylko, że to w naszym funkcjach nie ma nigdzie. Dążymy w tym kierunku, żeby te centra przejęły kontrolę nad chorymi poza walizacją. Dziękuję bardzo.